Fundacja Siedem Życzeń zajmuje się pomocą bezdomnym, krzywdzonym zwierzętom, które potrzebują pomocy człowieka. Dzięki uprzejmości organizatorki, pani Elżbiety Gąsiorowskiej, mamy możliwość dzisiaj być tutaj na tej imprezie i chcemy przede wszystkim swoimi działaniami uwrażliwić ludzi na to, że zwierzęta to są również żyjące istoty, które tak samo jak ludzie cierpią, tak samo jak ludzie potrzebują miłości. Akcja jest w sumie spontaniczna. Wraz z koleżanką Kamilą Kminikowską postanowiłyśmy zrobić coś dla zwierząt grudziąckich i zaprosiłyśmy w tym celu Fundację Siedem Życzeń. No i tutaj razem zorganizowałyśmy zbiórkę różnych darów dla psów, kotów. Chodzi właśnie o to, żeby sobie przyjść tutaj, miło spędzić z nami czas, potrenować, a w zamian za to też wspomóc właśnie fundację. Oprócz tego, że tutaj są dzisiaj darmowe zajęcia, to właśnie Kamila Kminikowska ze swojego klubu dała też karnety. Oprócz tego dziewczyny z Fit & Jump dały karnety i klub crossfitowy z ulicy Waruńskiego w Grudziądzu też dał karnety i ich sprzedaż całości zostanie przekazana właśnie na rzecz fundacji, także no, bardzo miło z ich strony, także bardzo dziękuję zresztą. Oprócz tego też restauracja grudziądzka dała nam tutaj kawę dla wszystkich uczestników, piekarnia i ciastkarnia Jarząb da pączki, ciastka, no i bardzo, bardzo, bardzo miło z ich strony. Dodatkowo tutaj Fundacja Siedem Życzeń też ma swój straganik z fantami, które też po sprzedaży, no, dochód jest na fundację przeznaczony. Przede wszystkim skupiamy młodzież, dorosłych, którzy chcą właśnie pomagać zwierzętom w naszych szeregach wolontariackich. Serdecznie też wszystkich zapraszamy do naszego wolontariatu. Mamy też sieć domów tymczasowych, których cały czas nam mimo wszystko brakuje, ponieważ potrzeby są duże. Jako fundacja prowadzimy również działalność interwencyjną. Wspieramy mieszkańców Grudziądza i gminy Grudziądz w zakresie właściwego traktowania zwierząt. Także ludzi nam jest bardzo potrzeba, ale też potrzeba nam właśnie takich akcji, żeby można było udzielać pomocy tym wszystkim ludziom, którzy przede wszystkim dokarmiają zwierzęta, zwłaszcza w okresie zimy. A jakie zwierzątka tu w dniu dzisiejszym można, z jakimi zwierzątkami można się zapoznać? No i rozumiem też, że można zaadoptować chyba, tak? Tak, jak najbardziej właśnie. Bardzo by mnie cieszyło, jakby ktoś już wrócił z jednym z psów, ponieważ w dniu dzisiejszym są psy do adopcji, ponieważ koty są jeszcze za małe i tutaj no, by się zestresowały, to mogłoby być dla nich traumatyczne przeżycie, ale za to są zdjęcia tych kotów, które zaraz przy wejściu można oglądać, także jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to potem można się skontaktować z fundacją, jeżeli chodzi o koty. A dzisiaj są tutaj z nami psy do adopcji. To są psy trochę starsze i szukające domu, no, domu takiego z prawdziwego zdarzenia, z własną kanapą, z miskami, na pewno nie do budy, na łańcuch. Absolutnie takim domom nie dajemy zwierząt czy psów właściwie. Także jakby ktoś chciał, cały czas można śledzić wydarzenie na Facebooku, gdzie są stawiane zdjęcia, co tutaj się dzieje, zwierząt zdjęcia. Ktoś dzisiaj na przykład się nie zdecydował, a po przemyśleniu, po przedyskutowaniu z rodziną nagle doszedłby do wniosku, że jednak tak, jest miejsce na tą adopcję. Gdzie wtedy się zgłosi? No najszybciej będzie do Fundacji Siedem Życzeń bądź do weterynarza na lotnisku Rudy Kot, ponieważ no, tam przebywają głównie zwierzątka. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, jak się zgłosić do Fundacji Siedem Życzeń, to równie dobrze można do mnie napisać przez Facebooka, ponieważ na wydarzeniu właśnie jest albo Fundacja Siedem Życzeń, albo ja organizatorem, no i Kamila Kminikowska też na miary damy, nie? Także serdecznie Państwa zapraszam, ponieważ ja jestem właścicielką sama dwóch psów, które przygarnęłam i jednego wywiozłam aż z Włoch, a drugiego spod Kielc. No i ja jestem bardzo zadowolona z psów moich przynajmniej.